Cześć, witamy Was po raz kolejny w kolejnym odcinku z naszej serii o historii mieczy. Temat rzeka. Znowu gościmy u Igora Górewicza na wystawie. Cześć Igor, cześć, po raz kolejny. Tym razem znowu przesuwamy się do przodu. Była epoka brązu, był antyk. Wchodzimy do pięknej, legendarnej, owianej legendami epoki średniowiecza, a konkretnie do wczesnego średniowiecza. Jesteśmy w dobie wypraw wikingów. Mamy tutaj miecze z tego okresu. Co nam można powiedzieć o mieczach epoki wikingów? Czy one się różniły na przykład od mieczy antycznych? Hola hola, zanim wikingowe, to jeszcze inni barbarzyńcy. Mamy tutaj mroki ciemne, tamta spadka, z którą kończyliśmy poprzedni odcinek. Faktycznie, dobra. Jak skończyliśmy poprzedni odcinek, około 300 roku nasza ta technologia się rozwinęła. Miecze przyjmowały różne kształty i rozmiary. Wspominaliśmy o Excaliburze. I to jest istotne. Ten Excalibur to nie wygląda tak, jak sobie pamiętamy z filmu, że to skąd wspaniałego. No właśnie, Excalibur. Tak, jedyny film, który widać, seks pełnej zbroi. Dobra, to się wytnie. Jak mówiliśmy już o Excaliburze, to oczywiście nie wygląda tak, jak na filmie Excalibur. Natomiast mógł wyglądać podobnie jak miecz z około 400-450 roku naszej ery. No tutaj już widać bardzo wyraźny to, co znamy z epoki wikingów. Krótki, dosyć masywny jelec i podstawę głowicy, ale one nie są z żelaza, one nawet nie są puste, ale wykonane są z materiału organicznego. To jest róg jakiś. To jest róg, tak, róg lub drewno, ujęte tylko z dwóch stron blaszkami, czyli to zasłonę tak naprawdę daje no niezbyt doskonałą. Tutaj natomiast pojawia się już coś, co przypomina przynajmniej w tym rzucie prawdziwą nakładkę głowicy, która ma już chyba nie tylko charakter ozdobny, ale i przeciwwagi. Czyli on jest uważany mniej naprzód, bardziej już... To jest nadal miecz typu spacha, czyli to jest nadal miecz przede wszystkim rąbiący. Nie? Ale jednak już te cechy się pojawiają, które znamy później. Tutaj widać miecz frankoński z V wieku naszej ery, z bardzo bogatego grobu w Lavoie. O metalowej, zresztą z metalu szlachetnego, okładzinie szpienia rękojeści, to się nazywa Gold Griff Spatha. Taka archeologiczna terminologia. Czyli złota nie wiem, złota oprawa, znaczy złota, no właśnie, gryf. Nadal miecz typu spadka. I one w zasadzie występowały w różnych krajach Europy, łącząc tę elitarno-wojowniczą kulturę. Prawdopodobnie były one wyznacznikiem, znaczy na pewno była wyznacznikiem statusu. Na jelcu i podstawie głowicy rubiny uprawione w takie gniazda. No. Czy to był miecz bojowy, czy raczej ozdobny? Nie, oczywiście, że był bojowy, natomiast broń ta elitarna, ona miała oba walory. Natomiast no, nie możemy sobie wyobrażać jednak zaawansowanych pojedynków charakteru takiego no, fechtowania, tak? Walczących. Miecz raczej nie spotykał wielu przeszkód najprawdopodobniej. Gdy ktoś ryzykuje życie i walczy rzeczywiście naprzeciwko dwóm niemal metrowej długości ostrzom, no to nie wykonuje głupich ruchów, tak? No tak. I wzajemnie nie otwiera. To, co dzisiaj robimy na rekonstrukcji, w twórstwie historycznym, a nawet dużo to, co tam w różnych szkołach, to często popełniają błąd czy grzech cofania informacji, które mamy z późniejszych epok. Ja nie do końca. To wierzę, że pomysły gdzieś tam powiedzmy 14-15 wieczne można było zastosować do wieku choćby 5. No tak, to znaczy, że wtedy bardziej się w późniejszym okresie się bardziej sztykuje, a we wcześniejszym chyba mniej. No to zdecydowanie. Do tego za chwilę dojdziemy, ale tak, oczywiście, bo są cały czas miecze typu spacha, to co mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ta idea w Europie tutaj, czyli ta barbarzyński, północny, północno-wschodni sposób walki zdominowała Europę. Została ta południowo-zachodni, polegająca na pchnięciu, właściwie wyeliminowany przez wpływy te najpierw germańskie, no i barbarzyńskie. A potem historia zatoczykowa, ale do tego za chwilę dojdziemy. Jak mówimy o tej kulturze elitarnej, wojowniczej, która łączy różne regiony Europy, to warto powiedzieć o tym mieczu, o głowicy pierścieniowatej. Otóż pojawiły się miecze, które miały przy głowicy pierścień. On pierwotnie był rzeczywiście pierścieniem żelaznym, przynitowanym osobnym nitem do głowicy. Potem w kolejnych etapach ten pierścień się wzrastał, aż w końcu
produkowano już głowicę, odlewano w jednym kawałku. Co to oznaczało? Ano, uważa się, że te miecze przynależały, no, dwa symbole, miecz i pierścień. Czysty związek. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale tam nieco późniejsze rytuały związane z zaprzysięganiem członka drużyny na wierność królowi, czyli innemu władcy, jakiemuś konungowi, jest, ma charakter wymiany. Ja oferuję wierną służbę, a on mi bogactwo, król, bogactwo i opiekę. Wiadomo, że pierścień jest symbolem właśnie jakiegoś tam związku zaślubin, podobnie miecz. I te miecze nadawali władcy. Teraz jak szedł sobie wojownik z mieczem pierścieniowym przy pasie, wiadomo było, że nie mamy do czynienia po prostu z wolnym człowiekiem przy broni, ale mamy do czynienia z człowiekiem króla, innego władcy, z członkiem elitarnej drużyny, czyli mówiąc krótko, nie podskakuj. Mało tego, uważa się, że tych mieczy razem z przynależącą im pierścieniem nie dziedziczyło się, bo odnajduje się miecze, które mają wyraźnie zdemontowany pierścień, bo skąd nie wiadomo, że miecze potrafiły podróżować i 300 lat przez historię. Mało tego, potrafiły 300 lat przeleć w grobie, po to, by być wyjętym w głębokiej wierze, że odziedziczyły ten cały splendor i magiczne moce swoich przodków. Takie wiele historii, jakiś tam Skofnung, jakiś tam inny Tyrfing, miecze na północy, legendarne tyle, że one potrafiły znowu bohaterów urodzić, czy odrodzić i na przykład państwo zjednoczyć, ale to znowu ten Excalibur. Tak, to są miecze, które... Tak, tak. I to samo mamy w sagach skandynawskich, miecze podróżowały. Natomiast tego rodzaju miecze wcześniej odnajduje się, tak jak mówiłem, ze śladami po pierścieniu, czyli synek odziedziczył miecz, ale na przykład już nie status członka drużyny, więc miecz można wręcz pierścień należało zdemontować. To mówimy jakiś, powiedzmy, siódmy, ósmy wiek. I dochodzimy do Karolingów. Merowingowie zmieniali się w Karolingów. Jako dynastia panującej mamy spadkę wczesnokarolingską typu Mannheim. Już takie miecze znajduje się na terenach Polski, bardzo pięknie zdobione. Powraca troszkę antyczne zdobnictwo w rękojeści, które mamy zdobnictwo typowo barbarzyńskie, motywy zwierzęce, tutaj floralne motywy, co jest bardzo charakterystyczne. A tutaj mamy inną spadkę z Machowa, z Polski, początek IX wieku, także karolińska, z takimi bardzo typowymi już dla epoki wikingów też zdobieniami, inkrustacja takimi paskami kolorowego metalu. Wykonany oczywiście miecz jest w technice dziwerowania z tym czpieniem i dokówkami stalowymi, ale tutaj kuku pojawia się już powoli. Sztych. Tak samo głowica chyba jest cięższa, prawda? Głowica jest cięższa, jest ewidentnie dwudzielona, jest podstawa głowicy i już charakterystyczna nakładka głowicy. I no, to jest początek IX wieku, czyli sobie możemy kojarzyć wikingów. Chociaż to nie ma nic wspólnego z wikingami, bo czegoś takiego tak naprawdę jak miecz wikiński nie ma. Bo ton nadawało państwo frankońskie i nadrenia. Chyba z tego co wiem, nawet sprowadzano klingi od Franków, bo skandynawskie były gorszej jakości, tak czytałem. Najlepsze klingi produkowano w Nadrenii. Znajdujemy je w ogromnej ilości, o tym też za chwilę powiemy, na terenach barbarzyńskich, dlatego że był inny rytuał pogrzebowy. To znaczy tam było chrześcijaństwo i był zakaz ostentacji. Nie można było miecze wkładać do grobów, więc miecze z państwa chrześcijańskiego znajdujemy w państwach barbarzyńskich, które nadal kultywowały pogański obyczaj bogatego wyposażenia grobów. Takich urbertów, o których powiem za chwilę, znaleziono ponad tam 270, przy czym w większości w krajach barbarzyńskich, mimo że ma tam krzyżyki w swojej symbolice. A tutaj mamy do czynienia ze zmianą techniki walki, bo pojawia się miecz, który jest, mimo że jest nadal spadką, ma bardzo już kończysty sztych, jest lepiej wyważony, bo najprawdopodobniej jest to efekt pojawienia się tarczy giętej, kopulasnej, nie prostej, okrągłej, barbarzyńskiej, na imaczu utrzymanej, tylko tarczy, która jest kopulasta. Ale wciąż okrągła to jeszcze wciąż, nie jest. Oczywiście wciąż okrągła. I to zmienia, to Roland Warzecha, taki no właśnie fechtmistrz z Hamburga, tak domniemuje i powiem szczerze, że te jego domniemania bardzo przekonują, to są akurat w tym punkcie. Zmienia się postawa ciała, to jakby na podstawie też ikonografii, miecz wysunięty do przodu, chyba tam się zaczyna szukać związku klingi z klingą, a nie wiązania za pomocą
Także. I tu mamy właśnie państwo Karolingów, wojowników frankońskich. Po przeciwnej stronie trzeba sobie wyobrazić barbarzyńców, czy słowiańskich, czy skandynawskich, z płaską tarczą, okrągłą. Skandynawowie u nas, no, nie wiadomo, i nadal typowa spadcha służąca do rąbania. I to, co łączy na przykład Słowian i Wikingów, można tak połączyć za pomocą myśli typu S, dlatego że to właśnie były bardzo często głównie importowane na terenie, ale oprawiane Skandynami i dalej ponownie eksportowane na południe. I te myśli typu S znajdują się na ziemiach polskich, ale nawet na Węgrzech, na Rusi, one są wszędzie. Czy one tak do końca skandynawskie? No też nie do końca, bo ta stylistyka ma wpływy i Wysp Brytyjskich, i właśnie państwa frankońskiego, czyli tam wtórnie starożytne. No ale właśnie można sobie wyobrazić, że dłużnicy Mieszka I mogli chociażby podobnych mieczy używać, bo to jest właśnie ostatnia ćwierć X wieku i powiedzmy, że początek wieku XI. Tutaj typowy z kolei dla Norweski, tzw. Langsaks. Czy to już jest taki bardziej nóż niż miecz chyba? No, to bym powiedział jest nożem bojowym. To jest znowu tasak, tylko że bez brzuźca. One wbrew pozorom były większe niż miecze, tylko że jednosieczne. No tak. I tutaj one tam zdecydowana ich większość, przygniatający procent, 90 chyba parę, odnajdowane jest jednak na terenie Norwegii. I to się wiąże z inną strukturą społeczną. No, po prostu wolny człowiek miał prawo nosić taką broń, podczas gdy miecz jednak prawdopodobnie służył jakimś tam zawodowym wojownikom, albo no inaczej było dystrybuowane. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Po raz kolejny jest wystawa, do zobaczenia dla chętnych. Gdzie ta wystawa teraz będzie, przypominam? Z Białegostoku przenosimy się do Sławutowa gdzieś od kwietnia do końca czerwca, od lipca i w sierpniu w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Natomiast dla tych, którzy nie będą mieli okazji, jest książka Miecze Europy, wydawnictwa Trygław i Bellona, gdzie cała większość tej wiedzy jest skomasowana w bardzo fajnie, przystępny sposób. Zapraszamy do zapoznania się z tym, a my jednocześnie, jak zawsze, zapraszamy na kolejny odcinek.